Zawsze chciałem coś japońskiego mieć. W tamtych czasach można było chcieć, ale trudniej było mieć. Więc jak nie mogę kupić, to może zrobię. Zachwycił mnie kabuto, czyli hełm do zbroi samurajskiej, sfotografowane z góry. Pięknie wykonane, pięknie zdobione. Spróbuję to zrobić. Zrobiłem. Nie mam dzisiaj już tego kabuto, ponieważ omalże na pniu zostało sprzedane. Później była zbroja, ale zaczynałem od dość trudnych zbroi. Była zbroja, łuskowa zbroja Oyoroi. Replika zbroi z XIV wieku. To było ponad 3000 łusek, w każdej około 10 otworów trzeba zrobić, bogato zdobiona również. Powiedziałem sobie, jak tą zbroję zrobię, a będzie udana, no to podążę tym śladem. No i dążę tym śladem.